you. I made this part for you, you, and you, and you, and you, and you, 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 you. Say what now? Look at here. A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Where you from? Where that at? Where you headed? What is that? What you doing? Mikrofon wypadł, ale mamy dla siebie tutaj drugi. Słuchaj, mieliśmy tutaj w studiu kilka grup breakdance'owych, mieliśmy tutaj walce, mieliśmy wszystkie możliwe tańce i te mikrofony za każdym razem wytrzymywały do końca. U ciebie 3 sekundy mikrofon poleciał. Hip-hop daje mi dosłownie wszystko. Kiedy tańczę, to jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Dla mnie hip-hop oznacza wolność, ucieczkę od stresów i problemów. To moja wewnętrzna modlitwa i jedyna możliwość, by w pełni wyrazić siebie. Natalka Kotowska, tancerka. Dzień dobry. Kochana, dzień dobry. Ze Śląska do miasta Aniołów. Jeszcze nie? W drodze. Jak to się zaczęło, słuchaj, bo zaczęło się od zupełnie innych klimatów muzycznych przecież. Grechuta, Gepert. Tak właśnie, zaczęło się... Przepraszam Państwa. Ale spokojnie, do oddechy. Zaczęło się od domu. Zaczęło się od muzyki. Troszeczkę innych klimatów, ponieważ... Mama wprowadziła gdzieś jakąś tam swoją muzykę, natomiast ja z czasem, gdzieś tam mój charakter poszedł bardziej w kierunku hip-hopu, R&B, gdzieś tam. Ale słuchaj, niezwykła jest ta historia, właśnie, kiedy właściwie mówisz, dobra, koniec, ruszam na głęboką wodę, kilka funtów w kieszeni, pojechałaś do Wielkiej Brytanii, tam obserwowałaś, jak wyglądają zajęcia w szkole za wielkim oknem, za wielką futryną, musiałaś na to długo, długo jeszcze zapracować, byłaś pracować jako kelnerka i ta droga do tego, żeby się znaleźć po drugiej stronie okna, była bardzo wyboista. Tak, zgadza się. Nie jest to łatwa droga. Świat show biznesu, czy to jest Polska, czy to jest Londyn, czy to jest Los Angeles, wygląda podobnie. To jest ciężka, mozolna, uparta praca w dążeniu do tego, czego się chce. A skąd bierzesz właśnie tę siłę, żeby tak dążyć do tego? Bo naprawdę podziwiam. Jestem zodiakalnym skorpionem. Wydaje mi się, że mam dużo w sobie zaparcia, uporu. I często jest tak, że jak ludzie mówią mi nie, to mi daje wewnętrzną największą siłę. Daleka, opowiedz o konkretach. Nieźle. Słuchaj, jak było w Londynie? Jaki był początek? Tak jak wspomnieliście, nie było łatwo. Na początku zdawałam sobie sprawę z tego, że nie jest to wszystko tanie. Wjeżdżając z Polski po studiach, nie miałam jakiegoś dużego zaplecza finansowego. Więc musiałam na to wszystko gdzieś tam swoją pracą zarobić. Tak też się stało. Z czego jestem dumna. Często myślę, że ja jako osoba nie doceniam sama siebie i tego, ile pracy potrafię włożyć w swój własny rozwój i taki mój upór, który pozwala mi gdzieś tam może nie dojść, ale być w drodze do swoich celów i do osiągnięcia tego gdzieś tam, gdzie chcę być. Jak długo, Natalka, pracowałaś właśnie za barem, żeby jeszcze móc dalej pójść, żeby spełnić te swoje marzenia dalej? Więc to wygląda tak, że z racji tego, że ja non-stop się rozwijam, inwestuję w siebie, moje inwestycje są dość kosztowne, ponieważ ja to robię najczęściej za granicami kraju, nawet gdzie Europy. Los Angeles, Nowy Jork. Kanada, szkoły, czyli cały świat, więc to wymaga ode mnie ogromnych nakładów pieniężnych. Z racji tego, że tańczę, uczę, występuję, natomiast te finanse plus do tego jeszcze moje dodatkowe prace, które podejmuję w momencie, jeżeli ich potrzebuję rzeczywiście, one pozwalają mi na taką... większą jakby inwestycję w siebie. Słuchaj, zagrałaś w dwóch bollywoodzkich filmach, tańczyłaś z najlepszymi grupami hip-hopowymi na świecie. A gdzie mierzysz? Jak wysoko mierzysz? Jaki jest plan?
Teraz aktualnie zajmuję się rozwojem swojej własnej marki NK Duet with Nat. Proszę o followowanie na Instagramie NK Duet with Nat. Zajmuję się promowaniem siebie, osoby jako osoby motywującej, osoby, która dąży do tego, by wprowadzić takie poczucie, czy to w Polsce, czy na świecie, że nie ma rzeczy niemożliwych, że możemy sięgać po to, czego tylko sobie zamarzymy. Oczywiście w tańcu jestem również instruktorem fitnessu, personalnym trenerem, więc zdrowy styl życia, odżywianie. No i trening, no oczywiście. Tak, a zdradź o tym Bollywoodzie, jakieś takie małe smaczki. Jak to no było? Tak. Bo trochę hip-hop jakby zdradziłaś na początku Bollywoodu. Tak, więc to nie jest tak. Filmy bollywoodzkie dzisiaj nie specjalizują się w tańcu tradycyjnym. Bollywood, tak jak Hollywood, tak jak Nollywood, wszystko idzie do przodu, więc choreografie dzisiejsze w Bollywoodzie są bardzo osadzone bardziej w komercyjnym stylu. Więc nie ma już styli klasycznych. Chyba, że są wymogi producentów. Natomiast produkcje, w których ja brałam udział, są bardzo komercyjne, są bardzo dzisiejsze. Nowoczesne. Więc zdrady nie było. Zdrady nie było. Ty wyciągnęłaś rękę po swoje marzenia, po swoje szczęście. Właśnie wiemy, jakie były twoje marzenia i czy teraz jesteś cały czas spełniona i idziesz do przodu. Wiemy o filmie. Powiedz jeszcze tylko dwa słowa o tym, jak przeszłaś to, o czym mówiliśmy, przez tę taką magiczną granicę tej szklanej szyby. To też nie było lekko, okej? Dopięłaś swego, to był jeden z etapów, ale na treningach nie byłaś prymusem na samym początku. Nie. Tomek, dalej nie jestem. Ja uważam siebie za Dzisiaj studenta. Jesteś świetna, nie, ale bardzo mi się podobało, czytając jeden z twoich wywiadów, w którym mówiłaś, że schodziłaś z parkietu treningowego trochę zdołowaną. Wiesz, kurczę pieczony, jacy oni są świetni. Trwało to chwilę, ale dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Powiedz o tych początkach tego treningu, gonienia tych najlepszych. Ja dalej uważam się za studenta i dalej uważam. Ja siebie postrzegam jako osoba, która ma bardzo dużo nauczenia się. I tak też to widzę, moją drogę życiową. Uwielbiam być w środowisku najlepszych, ponieważ wtedy uważam, że i czuję, że rosnę. Mimo, że pewnie osobiście na różnych etapach już osiągnęłam swoje jakieś tam pułapy, natomiast ja zawsze dążę do tej doskonałości, jak to, czy perfekcji, jak to ludzie by nazwali. Ja nie uważam się za osobę, która już jest okej. To już jest ten etap końcowy. No to myślę, że spotykamy się niebawem i opowiesz nam, jak to było w Hollywood, jak się ten Hollywood zdobywał. Umawiamy się? Ja dzięki serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję. Trzymamy kciuki za ciebie. Dziękuję oczywiście. Bardzo. Dzięki właśnie, bardzo. Bo są różne pasje, a niektórzy mają pasje inne. Przenosimy teraz państwa na Tajwan. Proszę zobaczyć sztuka strzyżenia, ale jakiego?